Witam bardzo serdecznie wszystkie osoby spod znaku koziorożca. Moi drodzy, bardzo się cieszę, że mogę dzisiaj dla Was nagrać horoskop na miesiąc czerwiec 2020 roku. Słowem wstępu chciałbym Wam bardzo podziękować za to, że tak miło przyjęliście mój powrót na YouTube po mojej dwuletniej przerwie z nagrywaniem horoskopów. Dzisiaj przychodzę do Was również z konkursem. Dlatego, że tak sobie wymyśliłem, że znak zodiaku, który otrzyma najwięcej łapek w górę, na następny miesiąc otrzyma horoskop z czytaniem rozszerzonym, w którym dodatkowo będą takie sfery życia jak nauka, relacje międzyludzkie, rodzina oraz ostrzeżenia. Także jeżeli chcecie, aby to właśnie Wasz znak w następnym miesiącu otrzymał czytanie rozszerzone, to bardzo serdecznie Was zapraszam do dawania łapek w górę. Tymczasem, moi drodzy, przejdźmy do horoskopu. Ja karty mam już potasowane, tylko je sobie przełożymy. I tak, moi kochani, horoskop będzie składał się z czterech kart. Pierwsza karta będzie opisywała sferę zawodowo-finansową. Druga karta będzie mówiła o uczuciach. Trzecia karta będzie mówiła o zdrowiu, a czwarta karta na dole będzie kartą rady. Także przechodzimy do konkretów. Koziorożec i horoskop na czerwiec 2020 roku. Praca i finanse. Uczucia. Zdrowie. I karta rady. Dobrze, moi drodzy, więc patrzymy. Jeżeli chodzi o pracę i o finanse, macie kartę Asa Kielichów. Moi drodzy, w tym miesiącu, jeżeli chodzi o pracę, musicie podejść do tego, co robicie z sercem, a będzie to dla Was wynagrodzone. Jeśli są tutaj osoby z Was, które szukają pracy, czy szukają dodatkowego zajęcia, to w tym miesiącu właśnie możecie dostać propozycje. Propozycje robienia czegoś, co kochacie, robienia czegoś, co lubicie, robienia czegoś, w czym jesteście naprawdę dobrzy. Jeżeli macie stałą pracę, to nie powinno wydarzyć się tutaj nic złego. Wręcz przeciwnie, możliwe, że ktoś w tym miesiącu doceni Waszą ciężką pracę. A jeżeli chodzi o finanse, moi drodzy, to na pewno radą dla Was na ten miesiąc jest to, abyście pokochali tyle, ile macie. Czy macie więcej tych pieniędzy, czy mniej, podziękujcie Wszechświatowi tej najwyższej energii za to, ile macie i poproście, że chcecie jeszcze więcej, jeśli oczywiście chcecie, tak? Bo to jest Wasza wolna wola. I mam wrażenie, że zostaniecie wysłuchani, gdyż ten przepływ z tą górą, z tą najwyższą energią miłości w tym miesiącu będziecie mieli dobry. I nieważne, tak jak Wam powiedziałem, czy macie dużo, czy macie mało, dziękujcie za to, co macie i kochajcie to, co macie, a to później się Wam, że tak powiem, odpłaci jeszcze lepiej, moi drodzy. Jeżeli chodzi o uczucia, to macie tutaj kartę diabła. W uczuciach zawsze sobie rozdzielam to na singli oraz na osoby w parach, więc zacznijmy może od osób w parach. Jeżeli jesteś w związku, to niestety może to być relacja ciężka, toksyczna, oparta na karmie, którą musisz przerobić ze swoim partnerem, ze swoją partnerką. Wielu z Was niestety jest w związkach, w których czujecie się uwiązani, w których nie jesteście szczęśliwi, ale z jakichś tam powodów nadal w nich tkwicie, tak? To też jest oczywiście Wasza karta, to jest karta koziorożca. Także tak jak mówię, dla osób w stałych związkach jest tutaj pokazane tkwienie w relacji, która może być dla Was wyniszczająca, która może być dla Was toksyczna.
I też musicie zwrócić uwagę na wszelkiego rodzaju sprawy romansowe, bo może być tak, że wy będziecie w tym miesiącu mieli okazję do romansu, do zdrady, ale też wasz partner, wasza partnerka może mieć w tym miesiącu tendencję do zdrad i do romansów. Oczywiście pamiętajmy, że to jest czytanie ogólne i nie z wszystkimi koziorożcami będzie rezonowało. Jeśli jesteś koziorożcem singlem, to ten miesiąc będzie dobry do romansów. Jeżeli chcesz romansów, jeżeli nie, no to nic spektakularnego się nie wydarzy. Jeżeli chcesz romansów, możesz mieć bardzo namiętne, gorące romanse. Lecz jeszcze w tym miesiącu, jeśli poszukujesz takiej prawdziwej miłości, to ja tego nie widzę. Tak jak powiedziałem, może być namiętność i romansa. Jeżeli macie tutaj na oku jakąś osobę, to może ona was oszukiwać i nie być szczera w stosunku do was. I na to, moi drodzy, też zwróćcie uwagę. Jeżeli chodzi o wasze zdrowie, koziorożce, to nie powinniście w tym miesiącu narzekać na zdrowie. Ważne, abyście się, moi drodzy, dobrze nawadniali i pili dobre rzeczy. Na takiej zasadzie, żebyście pili dużo wody, dużo soków z świeżych warzyw. Ale jeżeli chodzi o dolegliwości jakieś zdrowotne, to nie mam czegoś takiego pokazanego, aby coś wam dolegało. Niektóre z koziorożców w tym miesiącu mogą troszkę sobie zabalować i mieć po prostu problemy z kacem. Jeżeli chodzi o kartę rady dla was, moje drogie koziorożce, macie tutaj kartę 5 mieczy. To nie jest dobra karta, ale w pozycji rady ona mi tutaj mówi, że jeżeli chcielibyście coś osiągnąć, to może niekoniecznie poprzez takie czyste i etyczne działania. Tutaj, jeżeli chcecie coś osiągnąć w takim dobrym dla was skutkiem zadowalającym, to możecie w tym miesiącu iść na skróty. Ale moi drodzy, to, że coś wam się uda osiągnąć, nie znaczy, że będziecie z tego zadowoleni, bo pamiętajcie, że jest karma, że jest energia i to wszystko do was wróci. Bo jest tutaj szansa, ja to widzę i po tej piątce mieczy, i po tej trójce kielichów, i po tym asie kielichów, i po tym diable, że jest w tym miesiącu szansa, że moglibyście się na kimś zemścić i ta zemsta by wam się udała. Ale, moi drodzy, nic dobrego by z tego nie wyszło. I nawet przy piątce mieczy, jeśli coś się wam uda, to i tak nie będzie to w gruncie rzeczy dla was satysfakcjonujące. Dlatego uważajcie na swoje myśli, czyny i słowa. Moi drodzy, dziękuję wam ślicznie za obejrzenie tego horoskopu. Jeżeli wam się on podobał, to bardzo was proszę o pozostawienie łapki w górę oraz o zasubskrybowanie mojego kanału, gdyż będzie to dla mnie zachęta do nakręcania dla was kolejnych filmów. Kontakt do mnie będzie znajdował się w opisie filmu. Ja tymczasem, moi drodzy, bardzo wam dziękuję i życzę wam, żeby z tego horoskopu spełniło się tylko to, co dobre, a to, co złe, niech się nie spełnia. Miłego, dobrego czerwca wam życzę. Trzymajcie się.